Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj odłożymy na bok problemy zachodniej Europy. Zaiste są one duże, we Francji trwa praktyczny, faktyczny stan wojny domowej. Ludzie się napierdzielają na ulicach, na stacjach benzynowych brakuje paliwa, a blokowane elektrownie atomowe dają coraz mniej prądu, więc grożą im blackouty. Tam jest źle. Ale w Polsce jest całkiem dobrze i miejmy nadzieję, że będzie dłużej tak dobrze. W związku z tym na polskim podwórku możemy sobie porozmawiać na szczęście tylko o tym, że kot gryzie się z Platformą Obywatelską, a konkretnie pan Kijowski bardzo mocno najeżdża na Platformę Obywatelską, najeżdża publicznie, najeżdża w programie piaskiem po oczach i huczy o tym cały internet, co to się stało, że się PO z kodem nie dogada. I dlaczego tam jest taki rozłam. Ja pragnę przypomnieć, że jeszcze przed marszem 7 maja mówiłem, że tam wcale nie ma miłości, tam jest co najwyżej taki stosunek z rozsądku i to taki bardzo mocno opłacony, ponieważ kot jest tą piękną dziewicą, do której każdy z tej takiej bardziej lewackiej strony barykady chce dołączyć, natomiast Platforma jest bogatym staruchem, który ma kupę pieniędzy i tymi pieniędzmi tą piękną dziewicę kusi. Także to już mówiłem przed 7 maja, teraz co najwyżej mogę powiedzieć, a nie mówiłem. Słuchajcie, miałem rację jak zwykle, teraz jest to już oficjalne. Pan Schetyna, zdaje się, kilka dni temu powiedział wprost, że on do tej koalicji, chyba Wolność, Równość, Demokracja, czy jak oni tam to sobie nazwali, nie zamierza dołączyć. No i w odpowiedzi oczywiście padło takie, no nie chcę tego porównywać, do jakichś takich brzydkich zachowań rodem z Niemiec, ale mam wrażenie, że jeszcze to jest na zasadzie takiej, że nie jesteś z nami, to ci dokopiemy, czyli pan Kijowski, który jeszcze wcześniej z panem Schetyną niedawno był na jednej takiej platformie na marszu, oni się tam lubili w ogóle i pan Kijowski nie miał problemu z tym, że Platforma całe worki pieniędzy na ten marsz sypała. Przypomnijmy, reklamy na billboardach, wysyłanie jakichś ulotek, inne tego typu rzeczy były, no a teraz już jak powiedzieli, że nie, no to... No i sobie pan Kijowski był uprzejmy powiedzieć, odnosząc się właśnie do informacji, że PO nie dołączy do koalicji Równość, Wolność, Demokracja. Myślę, że to wielka strata dla Platformy, dużo większa niż dla koalicji. Wielu posłów od Grzegorza Schetyny mówi, chcielibyśmy wejść i musimy coś zrobić. PO musi się uporządkować wewnętrznie. Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych rozłamów i będą potrafili załatwić to w środku. Jeszcze drugi, taki dużo bardziej mocny pocisk. Uważam, że w tej chwili PO po utracie władzy utraciła również jakiekolwiek umocowania w rzeczywistości. O co tu chodzi? Generalnie tu chodzi o to, że... żeby, jakby to ładnie powiedzieć, żeby w oczach opinii publicznej się od Platformy odciąć. I moim zdaniem, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Czyli po prostu, żeby nie przeszło do opinii publicznej, że to PO nie chce się bawić z kodem, bo nie ma ochoty być wysysane jak ta wydmuszka z pieniędzy, a potem zobaczymy co będzie, przypominam wybory za 3,5 roku. Tylko skoro Platforma powiedziała kodowi wafankullo, nie będziemy dłużej płacić za to, że możemy z wami chodzić, no to w tym momencie Kijowski próbuje tamto zagłuszyć i powiedzieć nie, to my nie chcemy Platformy, Platforma jest B, Platforma jest niefajna i temu służy, to uważam, że po utracie władzy Platforma straciła również umocowanie w rzeczywistości, ale to jest również bardzo mocne i poważne przesłanie do posłów Platformy Obywatelskiej, to stwierdzenie najpierw, że jacyś posłowie Platformy mówią, że chcieliby wejść do kodu, a później mówi, PO musi to uporządkować wewnętrznie. I to najważniejsze zdanie. Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych rozłamów. To jest tak naprawdę zdanie, to w języku polityki to jest zupełnie odwrotnie. Jak polityk mówi do innej partii, mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych rozłamów, to on tak naprawdę mówi, no widzicie, może być rozłam, idźcie, buntujcie się temu Schetynie, bo Schetyna to was doprowadzi
do czeluści piekielnych. Zobaczycie, nie wyjdziecie do Sejmu i będziecie musieli uczciwie pracować. Przecież to straszne jest, jak pójdziecie do pracy, przecież jakie wy wykształcenie macie. Część z was to są nauczyciele nauczania początkowego. Co wy będziecie tam robić? Jesteście przyzwyczajeni do tych pensji po 7-9 tysięcy złotych na rękę. No to są tacy ludzie, dla których to są małe pieniądze, im się nie opłaca wejść do Sejmu. Ale wy, przecież wy jak utracicie władzę, to jesteście skończeni, bla, 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 bla. Czy mówiąc krótko, to jest określenie zbuntujcie się. Czy to jest fajne, co robi Kioski? Nie, to jest wyjątkowo niefajne i wyjątkowo mi się to nie podoba. Tak jak Platformę nie lubię i mówię to wyraźnie. Platforma jest partią, która mnie osobiście, Krzysia Woźniaka, oszukała. Platforma, jak szła pierwszy raz do wyborów, obiecała mi obniżenie podatków. Nie obniżyła mi tych podatków, tylko mi te podatki podwyższyła. Oczywiście było w międzyczasie dużo pieprzenia, że musieli, bo coś tam, bo srata tata, bo coś tam, bo bla, 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 bla. Obiecali, a potem tego nie dotrzymali. Mogli zrobić inaczej, mogli ciąć wydatki socjalne, albo mogli nie zwiększać wydatków socjalnych i mogli mi te podatki obniżyć. Zwłaszcza, że jak pokazuje krzywa Laffer, a oni jako ekonomiści powinni o tym wiedzieć, jak się obniża podatki, to wpływy do budżetu czasem są jeszcze wyższe, a to z tego powodu, że jest mniejsza szara strefa, bo jak człowiekowi zabiera się na przykład 32% z tego, co zarabia, to on kombinuje jak koń pod górę, bo w drugim progu jest 32%, no to on kombinuje jak koń pod górę, byleby tylko uciec za granicę, tak? Natomiast jak się mu zabiera tylko 10%, to ma to w dupie i płaci. A lepsze jest 10% dużej sumy, czy 32% z niczego, bo koleś uciekł z zyskami za granicę? Prawda? Jakie to jest słodkie i proste. Przypominam, że to, że właśnie, że oni się już nie lubili przed wyborami, przed tym marszem 7 maja. Tutaj między innymi był taki Piotr Cytkowski, członek zarządu KOD i aktywista broniący mniejszości. Bardzo ostro to sobie skrytykował w wywiadzie dla Faktu. Nie tylko PiS, ale również Platformę. Powiedział, że nie jesteśmy jak PO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak mówił, że ta Platforma to jest takie zło wcielone i nie należy się za bardzo tą Platformą przejmować. To było równo 7 maja, czyli właśnie w tego samego dnia, w którym szedł marsz. Przypominam, ten marsz, na który KOD bardzo mocno i bardzo porządnie pociągnął Platformę z pieniędzy. Także linki zarówno do artykułu, w którym jest mowa taki, o tym, co było w tym programie Piaskiem po oczach, jak i do tego artykułu z Faktów, na który się w tej chwili powołałem, 7 maja, oczywiście znajdziecie w opisie, tylko musicie sobie kliknąć to pokaż więcej. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o kasę i władzę. Przede wszystkim został ogłoszony sondaż. Sondaż na zlecenie Super Expressu i został przeprowadzony przez Instytut Badań Polster. Link do artykułu Super Expressu, w którym jest mowa o tym sondażu, również znajduje się w opisie. I tam według tego sondażu KOD, jeżeli pozbędzie się balastu, jakim jest Platforma Obywatelska, to ma większe poparcie niż PiS. Oczywiście zaraz to skomentuję, oczywiście to jest trochę lipa, ale to już jest przesłanie. My tutaj wyraźnie widzimy koalicja KOD. Fajnie, że Super Express nazwał to po imieniu, że to nie jest żadna koalicja wolność, równość, demokracja i klepanie się po tyłkach, tylko koalicja KOD, bo to rzeczywiście jest KOD, a premier, jeśli to cholerstwo wygra wybory, to premierem będzie Kioski i wtedy naprawdę ja się pytam, gdzie są feministki i gdzie jest Liga Kobiet i gdzie są te wszystkie środowiska i dlaczego Kioski jest zapraszany na spotkania feministek i środowisk kobiecych, jak ten cholera nie płaci alimentów swoim dzieciom. No to jak on zostanie premierem i on będzie miał rząd, to zobaczycie do czego dojdzie. Ja tylko mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej zmiany ustaw, że alimenty zostaną w ogóle, nie trzeba będzie płacić, to będą długi niewymagalne, a każda kobieta, która się będzie domagała alimentów, to odpowie za to karnie, będzie jej groziło na przykład do 3 lat więzienia za uporczywe nękanie. No, jakieś takie straszne, ale nieważne.
Ważne, że KOD ma 28% według tego sondażu, PiS na drugim miejscu 27%, Platforma Obywatelska tylko 11%, już bardzo ładnie wydrenowana przez Nowoczesną pana Petru, Kukiza 6%, czyli tak na granicy progu wyborczego, Korwin 5%, ale z tymi sondażami dla Korwiny to bardzo różnie bywa, raz jest 5%, raz jest 2%, raz jest protokół 1%, a raz jest 4,76%. I Krzysiu musi nieść Kraszkowi w zębach skrzynkę piwa. Swoją drogą wysłałem mu to na adres TVP, jakby ktoś nie wiedział. Mówiłem to już parę razy we vlogu, bo facet niestety nie chciał się honorowo ze mną spotkać, żebym mógł mu wręczyć i pogratulować. To poszło na adres TVP. Tyle. Przynajmniej nikt mi nie mówi, że mu nie dałem. Dałem. Partia Razem 3%, niezdecydowani 20%, bardzo duża liczba niezdecydowanych, co pokazuje o tym, że ludzie tak naprawdę to mają dość tego wszystkiego i o tym nie myślą. Ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że no oni już, teraz mogą być dwie różne rzeczy. Albo ten sondaż na zlecenie Super Expressu to jest taki, no ktoś poprosił Super Express, żeby zrobili ten sondaż, bo wiadomo jak się buduje w Polsce partie polityczne. Jak Nowoczesna Ryszka Petru była tworzona, to też zostało to zrobione mniej więcej w ten sposób, że jeszcze nie bardzo nikt słyszał o tej partii, ale już była wysoko w sondażach i tak naprawdę ludzie usłyszeli o Nowoczesnej Ryszka Petru na tej zasadzie, że o, jest jakaś nowa partia i jest wysoko w sondażach, to trzeba się nią zainteresować. Nowa, miła, sympatyczna, fajna, ludzie chcą na nią głosować, bo jest wysoko w sondażach, to może ja też na nią zagłosuję. Tak mniej więcej zrobiono Nowoczesną Ryszka Petru, także tutaj też może być dokładnie tak samo, przy czym moim zdaniem tutaj jest no taki pocałunek śmierci ze strony Super Expressu dla KOD-u, bo w tym momencie KOD, znaczy Super Express, udowodnił to, co ja usiłowałem ludziom udowodnić na Marszu KOD-u 7 maja. Przypominam, że relacja prawie półgodzinna z tego marszu znajduje się u mnie na kanale. Na początku mieliście obrazek z tej manifestacji. Jeśli macie włączone adnotacje, możecie na to kliknąć i zobaczyć. Tam nie ma moich komentarzy, poza jednym takim krótkim, 10-sekundowym, gdzie wyrażam swoje niezadowolenie, że pan, który bardzo dobrze mówił, poprosił, żeby zakryć jego twarz, bo się wstydził, że jest na Marszu KOD-u. Ja mu się nie dziwię, on mi poza kamerą powiedział, dlaczego się wstydził i tak dalej. Uważam, że ten pan jest bardzo, bardzo w porządku. Chyba bym się zachował tak samo, gdybym miał taką sytuację jak on. Wielki szacunek dla tego pana, ale wracając. Wracając, chodzi o to, że ja na tym marszu co jakiś czas usiłowałem ludziom wytłumaczyć, że słuchajcie, to jest formacja polityczna i oni idą do wyborów. I czy wy chcecie, żeby KOD wygrał? Nie, broń Boże, KOD nie powinien w ogóle startować w wyborach. I tak właśnie ludzie bardzo mocno mówili. I w tym momencie, gdy ludzie sobie się zorientują, że KOD to rzeczywiście nie jest żaden ruch oddolny, który ma na celu zaprzeczenie wpieprzyć PiS-owi, bo w tej chwili tak to ludzie postrzegają, to ludzie się od tego KOD-u odwrócą. Mówię zupełnie szczerze i zupełnie na serio. Jest bardzo duża liczba ludzi anty-PiS i właśnie KOD tych ludzi zagospodaruje, ale to wcale nie jest tak, że ludzie nagle z anty-PiS staną się pro partia KOD, zwłaszcza, że jest to taka formacja bezideowa, prawda? Tam w zasadzie poza tym nie lubimy PiS-u, PiS jest zły, Kaczyński chce nam wprowadzić ustrój chiński i cały czas chcemy siedzieć w platformie w Unii Europejskiej, no to oprócz tego za dużo nie ma, tak? I pamiętam, jak byli tacy bardzo mocni KOD-owcy, szli w tym marszu i nagle im mówiłem, słuchajcie, ale wiecie, że Kijowski będzie premierem. Co? Ten alimenciarz? Ale wiecie, że jak taka koalicja KOD-u wejdzie do wyborów, to będziecie mieli taką koalicję, gdzie i Nowoczesna, i PSL. Co? Przecież oni się nigdy nie dogadają. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest pocałunek śmierci, moim zdaniem, ze strony Super Expressu. Natomiast rzeczywiście takie odcinanie się od platformy to jest również zrzucanie balastu kukułczego jaja, a w zasadzie próba wyssania go. To jest coś takiego, o co korwiniści oskarżają Kukiza, że Kukiz niby wyssał różne środowiska, pozabierał struktury i zostawił takie wydmuszki. Podobno. Ja tego nie wiem, bo ja jakoś tak głęboko w tym nie siedzę, natomiast rzeczywiście korwiniści o to oskarżają Kukizeła.
A czy to jest prawda, czy to jest prawda, nie wiem, nieważne. Natomiast tutaj rzeczywiście moim zdaniem taka jest próba od strony Kijowskiego wyssania Platformy. Na czym to polega? Platforma ma rzeczy, które Kijowskiemu są potrzebne. Przede wszystkim posłów w parlamencie, bo w tej chwili Rysiek Petru może sobie gadać ile chce, mówić jakim to on jest liderem opozycji i jak bardzo on razem ze swoją koleżanką walczą o demokrację, bla 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 bla, ale najwięcej posłów to ma Platforma Obywatelska. A łaska tego głosu ludu na pstrym koniu jeździ. Teraz go kochają, za chwilę będą go nienawidzieć. Wystarczy, że się odwróci od niego kilka mainstreamowych mediów i tak jak go wypromowali, tak go zaorają. Przypominam ze swoich vlogów komentatorskich sprzed wyborów, jeszcze wtedy się nazywały Ator na szybko, jak wyraźnie pokazywałem, jak media stworzyły Kukiza, a potem próbowały zaorać Kukiza. Na szczęście nie udało im się do końca Pawła Kukiza zaorać, bo uważam, że z mojego punktu widzenia jest to osoba po pozytywnej stronie sceny politycznej. Oczywiście nie jest osobą idealną, ale na pewno jest dużo lepszy niż pan Schetyna, niż pan Kijowski i cała reszta. On chyba przynajmniej swoim dzieciom nie musi płacić alimentów, bo ich nie zostawił. Co tam, no a jakby zostawił, to chyba by płacił. Ale co dalej? Mają posłów. I posłowie są potrzebni do robienia różnych fajnych rzeczy. Na przykład do składania projektów ustaw, do debatowania na sali itd., itd., itd. O, to Platforma ma największe koło poselskie. Druga rzecz. Kasa. Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. W momencie, w którym Platforma wchodzi do struktur kodowskich, no to ma tam prawo głosu. Natomiast jak im wyssają posłów i ewentualną kasę, która razem za tym idzie, to już jest zupełnie co innego. I pamiętajcie, że kasa idzie jakby dwutorowo. Jest kasa na partie polityczne i to rzeczywiście to w przypadku Platformy są jakieś gigantyczne pieniądze, bo tam są pieniądze proporcjonalnie do wyników wyborów. Platforma miała drugi wynik wyborczy, w związku z tym dostaje drugą kasę i to idzie po prostu w miliony złotych. Gigantyczne pieniądze. To są pieniądze, których KOD nie ma i tak naprawdę cała randka pod tytułem Platforma ma KOD na tym się opiera. KOD nie chce Platformy, KOD Platformy nie cierpi, natomiast potrzebuje ich pieniędzy, między innymi na billboardy, na te wszystkie happeningi, na to, żeby zapłacić Big Cycowi, żeby zaśpiewał, na tych wszystkich naganiaczy, na te wszystkie panie ze szczekaczkami, na tych ludzi, którzy tam sobie robili jakiś happening, walili w bębny, na te autokary, którymi ci ludzie są zwożeni, na to wszystko potrzebne są gigantyczne pieniądze, których KOD formalnie nie ma prawa mieć. Jak się okaże, że ma, no to będzie szukanie skąd ma te pieniądze. Jeśli się okaże, że ze składek członkowskich, to już się nie robi tak fajnie, bo już się okazuje, że KOD zabiera pieniądze zwykłym ludziom, prawda? Natomiast jak się okaże, że ma z dotacji jakiejś fundacji na przykład, nie daj Boże pana Soroza, no to już jest grzebanie w brudach, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast Platforma może tak normalnie tym hajsem rzucić. I oto jest ta randka. Ale również jest randka z posłami. Przypominam, że posłowie nie dostają tylko i wyłącznie pieniędzy dla siebie, czyli te uposażenie poselskie, ale również dostają pieniądze na prowadzenie działalności. Czyli między innymi na to, żeby otworzyć biura poselskie, żeby tam ludzi pozatrudniać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są pieniądze na prowadzenie takiej agitacji politycznej między innymi i te pieniądze mogą przejść bez Platformy Obywatelskiej do KOD-u. No wystarczy, że platformerscy posłowie zatrudnią ludzi z KOD-u na stanowiska na przykład dyrektora jakiegoś tam biura poselskiego i w tym momencie pieniądze idą de facto do KOD-u, nie? Taki dyrektor biura może zarabiać dyszkę na rękę. Słabo? Nie słabo, prawda? Także tutaj o to chodzi, żeby wyssać, zabrać z Schetynie posłów, ale nie brać samej Platformy. Dlaczego? Bo Platforma jest zgniłym jajem. Platformy nikt nie lubi. Przypominam, że PiS doszedł do władzy tak naprawdę na trzech rzeczach. Po pierwszym, że ludzie już mieli serdecznie dosyć Platformy Obywatelskiej, a PiS dawał rękojmie, że Platforma rozliczy. I dlatego teraz, jak te mainstreamowe media jęczą, że PiS jest taki zły, bo chce tego i tamtego wsadzić do sądu, to nawet w Polsce, wsadzić do pierdla, czy pozwać do sądu, że nawet w Polsce, gdzie słowo sąd, to nie kojarzy się ze sprawiedliwość, może wreszcie ktoś rozsądzi, jak było naprawdę, tylko sąd kojarzy się z czymś złym, już od razu z represją i to nawet w naszym kraju
ludzie się cieszą, jak PiS mówi, że wsadzi kogoś tam do sądu, do pierdla, czy że pozwie kogoś do sądu. Mimo, że ludzie nie lubią sądu i pierdla, to tu się cieszą, bo mają tak serdecznie dosyć Platformy. To także ta rękojmia, że rozliczy Platformę, to była jedna rzecz. Druga rzecz, nie oszukujmy się, to było 500+. A trzecia rzecz to była taka nadzieja, że wreszcie w tym cholernym kraju będzie normalnie. Tym cholernym to było taki przerywnik. Ja bardzo kocham Polskę, jestem Polakiem, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, jestem dumny z tego, że żyję w tym kraju. I wszyscy ci, którzy uważają, że Polska to kiepski kraj, niech sobie wyjadą na zachód Europy. Najlepiej proponuję Wiedeń. To jest takie miasto, w którym oficjalnie mówi się kobietom, żeby nie wychodziły po zmroku na ulicę, bo mogą zostać zgwałcone. Piękna zachodnioeuropejska stolica. To ja wolę swój zaścianek. Tyle. Co ja chciałem powiedzieć? Kurde, zaciąłem się. Że także tutaj ta Platforma, która jest taka znienawidzona, jest niefajna. I to też było widać na relacji z mojego Marszu z Kodu, że ludzie najbardziej się oburzali, gdy im mówiłem, że dobra, ale jak ta koalicja kodowska wejdzie do władzy, no to wiecie, że Komorowski znowu będzie w rządzie. Co? Komorowski? I tutaj padało kilka takich bardzo nieprzyjemnych inwektyw, w których chyba Butz była najbardziej łagodna. Także Komorowskiego dalej ludzie nie cierpią, dalej pamiętają mu krzesło, pamiętają mu szoguna i kilka innych rzeczy, o których też mówiłem w naszej komentatorskiej serii. Ludzie strasznie nie lubią Schetyny, ludzie strasznie nie lubią pani Kopacz, ludzie strasznie nie cierpią Donalda Tuska, jak im powiedziałem, ale wiecie, że jak to tak ładnie się rozwinie, to Donald Tusk może wrócić z Brukseli i startować na prezydenta Polski. Co ten? I tutaj takie słowo na z, a kończące się na ajca. No i wiecie, to byli ludzie, którzy szli w Marszu Kodu. I to pokazuje, jak wielkie jest znienawidzenie po prostu do Platformy. I Kod, wypalając tą Platformę za burtę, bardzo dobrze sobie poradzi. Słuchajcie, oczywiście to wcale nie znaczy, że jeżeli Kod wystartuje w wyborach, to wygra z PiS-em. Moim zdaniem przegra i to przegra z Kretesem. Moim zdaniem taka koalicja nie ma szans. Dlaczego? W tej chwili Kod rośnie, ponieważ formalnie nie jest partią polityczną. To jeszcze raz podkreślam, było bardzo mocno widać na tej mojej relacji. Tam ludzie byli anty i ludzie nie chcą, żeby Kod był formacją polityczną. W momencie, w którym Kod ogłosi, że jest formacją polityczną, im zacznie spadać z samego tego faktu. Tak samo jak Nowoczesne zaczęło spadać, jak ogłosili, że nie są tylko i wyłącznie taką miłą, sympatyczną grupką, ale również, że będą startować do wyborów. Im mniej spadło, bo oni wtedy byli bardzo ładnie budowani w mediach, im spadnie bardziej. Druga rzecz. W tej chwili Kod nie jest atakowany. Nam się wydaje, że Kod jest atakowany, bo co chwila wyskakuje w internecie jakaś afera, że Kioski to alimenciarz, że Kioski został upokorzony ze swoją wycieczką do Stanów Zjednoczonych, że na początku miał być tam witany z jakimiś honorami, niczym jakiś szef opozycji, jakiś w zasadzie drugi Wałęsa, można powiedzieć, taki współczesny Wałęsa, czyli współczesny lider Solidarności, jakiejś takiej opozycji ulicznej, wielki bohater po prostu. Tak nam mówiono, że tak ma być. A później skończyło się na tym, że on tam pojechał chyba na wycieczkę krajoznawczą, bo nawet fundacja, która go niby miała zapraszać, nie bardzo wiedziała, co chodzi. Także to jest... ale to my wiemy. To nie Platforma w niego napierdzielała, tylko było w internecie i tak dalej. Zobaczcie sobie, co mówią posłowie Platformy, co mówią senatorowie Platformy, co mówi rząd. Oni się w ogóle nie odnoszą do Kodu. Oni tylko tyle mówią, że to nieprawda, że w Polsce nie ma demokracji, bo skoro Kod może sobie działać i nikt im się nie wtrąca i oni sobie normalnie maszerują i nie ma z tym problemu, to znaczy, że jest demokracja. Oni w ogóle nie napierdzielają w Kod. W momencie, w którym Kod wystawi swoje listy wyborcze albo się zarejestruje jako koalicja formalna, czy zarejestruje się partia Kod, albo cokolwiek innego, zacznie się zwykłe polityczne napierdzielanie w partię. I w tym momencie Kod zacznie tak lecieć. Bo Kod jest do ustrzelenia po prostu w 5 minut. Nawet ja, który nie jestem politykiem, wiem, jak ustrzelić Kod. Trzeba zacząć od samego pana Kioskiego, który jest tak potwornie umoczony, że tam w zasadzie nie trzeba nawet na niego brudów tworzyć. Wystarczy tylko dotrzeć do byłej żony pana Kioskiego po to, żeby ona poopowiadała, najlepiej razem z dziećmi,
jak to im się źle żyje, ponieważ pan Kioski nie płaci pieniędzy na swoje własne dzieci. A jeszcze jakby te dzieci poopowiadały, że się inne dzieci z nich w szkole śmieją, bo one na przykład mają pocerowane spodnie, bo pan Kioski nie płaci pieniędzy i Kioskiego nie ma. Po prostu nie ma. I teraz nieważne, czy to by była prawda, czy to by było nieprawda. Ważne, że są fakty. Fakty medialne. Kioski to alimenciarz, Kioski nie płaci pieniędzy, Kioski jest winny gigantyczne pieniądze z punktu widzenia szarego Polaka swoim dzieciom. To było około 80 tysięcy złotych i nic nie ma krzyczane głośno, że on te pieniądze spłacił, więc zakładam, że nadal jest winny, a może nawet więcej, może nawet mu ten dług narasta. To są fakty medialne. Dlatego wiecie, jak w kampanii wyborczej są brudne sztuczki. Nawet jeżeli ta matka jest po prostu przebogata i ma w dupie te 80 tysięcy, bo na przykład tyle zarabia w tydzień czasu, no to i tak w kampanii wyborczej nie takie rzeczy przechodziły, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Kioskiemu podobno można powyciągać bardzo dużo rzeczy związanych, nazwijmy to, z rodowodem, że jego tata tam podobno był kimś wysoko postanowionym w komunie, tam podobno coś tam dławił opozycję, czyli właśnie tą Solidarność, czy jak to tutaj wielki opozycjonista, a tatuś to właśnie Solidarność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych kolegów, jakimi on się otacza, no tam to można... można wyciągnąć. Później właśnie można wyciągnąć innych ludzi i PiS by to na pewno zrobił. Na pewno by to zrobił po prostu bezkompromisowo. Później można powiedzieć to, co ja de facto robiłem na Marszu KOD-u, czyli że to jest koalicja bezideowa. Znaczy oni mają jedną ideę, uwalić PiS. Ale to nie jest idea, z którą się idzie do wyborów. To jest idea, z którą się obaża rządy. A nie buduje coś na tej idei. Bo niech mi ktoś powie, jaką wspólną ideę, poza ideą niszczenia, mogą mieć komuchy i liberałowie. Czyli jedni, zabierzmy wszystko bogatym i oddajmy najbiedniejszym, niech sobie siedzą i nic nie robią i się pasą za nasze pieniądze. To są komuchy. A z drugiej strony mamy liberałów. Nowoczesna podobno jest jeszcze bardziej liberalna od Platformy, gdy Platforma szła do wyborów. Czyli obniżmy podatki, zmniejszmy składki, sprawmy, żeby jak najwięcej ludzi zostawało, jak najwięcej pieniędzy zostawało w kieszeniach Polaków. Czyli z jednej strony mamy nadmierny fiskalizm, z drugiej strony zero fiskalizmu. Z jednej strony państwo opiekuńcze, z drugiej strony taki, no i za chwilę już dalej w tą stronę, to już jest tylko korwinizm, czyli oni się w życiu nie dogadają i oni mają być w jednej koalicji, ludzie. Przecież taka koalicja nie ma szans poza trwaniem, bo oni dogadać się wspólnie to mogą tylko na takich elementach, na których się teraz dogadują. Nie lubimy PiS-u, chcemy, żeby PiS przestał rządzić, uważamy, że PiS jest B, uważamy, że Trybunał Konstytucyjny jest cacy, uważamy, że Unia jest cacy, a PiS jest B, bo nie lubi tego wszystkiego, co my lubimy. Tylko, że na tym się wywala, tak? No i trzecia rzecz, zacznie im PiS bardzo mocno zaglądać w portfel, zacznie się pytać po prostu publicznie, skąd oni mają kasę. I KOD, tam po prostu gigantyczne pieniądze idą na takie marsze. No, narodowcy, którzy organizują jeden marsz niepodległości, kiedyś tam któryś z nich mi się przyznał, jakie gigantyczne pieniądze idą na organizację jednego marszu. Na taki KOD organizuje tych marszów co chwila. Skąd ma pieniądze? Zwłaszcza, że te ich marsze są takie, że i ochrona tam jest i to chyba są często wynajęte firmy, że ewidentnie animatorzy tam są, animatorzy nie pracują za darmo, tam są sceny, no Big Cyca sobie wynajęli. Wiecie, ile Big Cyca bierze za koncert? Jeszcze za koncert na takiej partyjnej, politycznej akcji, przecież każdy normalny zespół ma cennik wtedy razy 10. To są gigantyczne pieniądze. Pytanie, skąd oni na to mają? I to jest to, co powiedziałem na początku. Albo mają od swoich członków i wtedy ci członkowie, i wtedy ludzie się zaczną od nich odwracać na zasadzie, niedobrze, biorą pieniądze od ludzi, drenują portfele. Albo mają skądś. I wtedy zacznie się robienie, KOD to nie jest polska organizacja, bo KOD to jest finansowany przez. I wszystko jedno, jaka to będzie fundacja. Przecież tym, nawet jak to będzie fundacja www.jesteśmyzpolski.pl, no to ta fundacja może mieć pieniądze od fundacji innej, bla, 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 bla. I tak można bardzo ładnie dojść do jakichś takich zagranicznych fundacji, na przykład pana Sorosa, który wprost mówi, że zarabia pieniądze na tym, że spekuluje walutami, więc jemu jest bardzo zależy, żeby destabilizować różne kraje. I to jest tyle, moi kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wieczorem będzie plociuch. Bardzo proszę o łapki w górę, bardzo proszę o komentarze, najlepiej konstruktywne, ale
pamiętajcie, że nawet komentarz pod tytułem fajny film, podoba mi się, czyli tak zwany komentarz dla statystyk, właśnie poprawia statystyki tego filmu, bo im więcej łapę w górę, im więcej komentarzy, tym film jest wyżej pozycjonowany i im większa szansa, że wyskoczy komuś w polecanych. A propos polecanych, polecam obejrzeć również pozostałe moje vlogi, m.in. te, do których się odnosiłem w tym materiale, szczególnie ten o relacja z Marszu Kodu. To jest naprawdę bardzo dobry film. Pół godziny praktycznie bez cięć. To znaczy tam są cięcia na zasadzie takiej, że przechodzę od człowieka do człowieka, to są cięcia. Ale starałem się nie robić cięć w czasie rozmowy, właśnie po to, żeby nie było, że coś zmanipulowałem i tak dalej. Ci ludzie naprawdę takie rzeczy myślą. Naprawdę tam mi się udało pokazać, jak bezideowa jest to masa ludzi. Na zasadzie mają tylko jedną ideę. Nie lubię PiSu. Nie wykrzykują jakieś hasła. Jak się o ich o te hasła zapyta, to oni nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa!